Gdzie jest lato? Pytamy, zaglądając w prognozy na najbliższe dni. Jutro czeka nas pochmurny i deszczowy dzień. Weronika Bigus, dzień dobry Państwu. Od zachodu nasuwa się nad Polskę kolejna strefa frontów atmosferycznych. Nocą ciepłego, w ciągu dnia chłodnego frontu. Fronty związane są z niżem z nadwysp brytyjskich i to one przyniosą nam intensywne opady deszczu i lokalnie burze. Noc będzie pochmurna, prognozujemy słabe opady deszczu, głównie w drugiej części nocy. Termometry pokażą od 14 do maksymalnie 17 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, chwilami dość silny, ciśnienie wynosi 1005 hektopaskali i trochę spadnie. Jutro pogoda raczej nie będzie zachwycać, sporo chmur, do tego opady deszczu, które po południu i wieczorem będą intensywne. Lokalnie pojawią się również burze. Temperatura od 19 stopni w Łebie do maksymalnie 22 stopni w Kościerzynie, w okolicach Kwidzyna i w Trójmieście. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie wyniesie 998 hektopaskali i będzie się wahać. Na Bałtyku w nocy wiatr południowo-zachodni i południowy o sile do 6 stopni w skali Beauforta. W ciągu dnia wiatr południowy do południowo-zachodniego nadal o maksymalnej sile do 6 stopni w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3. Dziękuję Państwu za spotkanie. Życzę dobrego wieczoru. Do zobaczenia.